Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, mianował postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 roku na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała broni Mieczysława Gocuła. Proszę panów generałów o złożenie meldunku. Na podstawie artykułu 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z artykułem 37 ust. 3 i 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych postanowieniami z dnia 23 kwietnia 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przedłużył kadencję pana generała broni Zbigniewa Głowienki na stanowisku dowódcy wojsk lądowych do dnia 31 stycznia 2014 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przedłużył kadencję pana generała broni Lecha Majewskiego na stanowisku dowódcy Sił Powietrznych do dnia 31 stycznia 2014 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przedłużył kadencję pana generała brygady Piotra Patalonga na stanowisku dowódcy wojsk specjalnych do dnia 31 stycznia 2014 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przedłużył kadencję pana admirała floty Tomasza Matei na stanowisku dowódcy marynarki wojennej do dnia 31 stycznia 2014 roku. Szanowny panie ministrze, panowie generałowie, admirałowie, wszyscy szanowni państwo. To ważny dzień, to ważny moment, ważny nie tylko w życiu każdego z panów, ale ważny w życiu całości Sił Zbrojnych, ważny także w życiu państwa polskiego, bo Siły Zbrojne były, są i w moim przekonaniu zawsze będą jednym z istotnych filarów, na którym opiera się gmach państwa polskiego. Jest Siły Zbrojne w związku z tym wymagają szczególnej i troski, szczególnej uwagi, szczególnego serca i szczególnego wysiłku w ramach służenia wspólnej sprawie, jakim jest bezpieczeństwo ojczyzny. Chciałem więc po pierwsze bardzo serdecznie podziękować wszystkim panom za dotychczasowe wysiłki, za dotychczasowe osiągnięcia w służbie. Dziękuję wszystkim. W sposób szczególny kieruję swoją wdzięczność i jak najserdeczniejsze myśli do pana generała Cieniucha, dziękując mu nie tylko za czas służby jako szefa Sztabu Generalnego, ale również i wcześniej, kiedy trzeba było uruchomić też niełatwą, też obarczoną znacznym ryzykiem, nie tylko zresztą politycznym, ryzykiem reformę Polskich Sił Zbrojnych w latach 2001-2001. Chcę serdecznie podziękować za wtedy ogromną
mądrość i doświadczenie, które w moim przekonaniu dzisiaj procentuje w postaci przyrostu nowoczesności sił zbrojnych, w postaci także większej wiarygodności sojuszniczej Polski, mówiąc wprost, w postaci większego bezpieczeństwa, większej siły ojczyzny. Chcę serdecznie podziękować także i za służbę w charakterze szefa Sztabu Generalnego, mając świadomość, że na finale tej służby jest wielka zmiana, która będzie udziałem nas wszystkich, będzie udziałem całości sił zbrojnych i całej ojczyzny. Bo niewątpliwie dzisiejsze, zarówno dzisiejsza zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego, jak i przedłużenie czasu pełnienia obowiązków dowódców rodzaju sił zbrojnych, jest fragmentem przygotowanego szerszego zamysłu, głębokiej zmiany w systemie dowodzenia. Od jakości tej zmiany, ale i od sposobu przeprowadzenia tych zmian bardzo wiele zależy. Jestem przekonany, że dzisiejsze nominacje oraz te, które są przygotowywane w perspektywie zmiany systemu organizacji systemu dowodzenia, one będą służyły nie tylko stabilizacji sił zbrojnych, ale przede wszystkim rozwojowi i zwiększeniu skuteczności i efektywności systemu dowodzenia i w ogóle całości systemu obronnego kraju. Chciałem więc dzisiaj, gratulując wszystkim, jednocześnie prosić o wytężoną pracę, wytężoną uwagę i zaangażowanie w ten niełatwy dla sił zbrojnych okres, jaki jest okres zmian w systemie dowodzenia. Chcę serdecznie podziękować ministrowi obrony narodowej i szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego za przygotowanie propozycji personalnych, ale także przygotowanie propozycji takiego działania, które by gwarantowały łagodne przechodzenie w nowy system, także w wymiarze kadrowym. Stąd też decyzje o przedłużeniu kadencji, co powinno pozwolić na lepsze synchronizowanie kalendarza wdrażania reformy i właśnie tych decyzji natury personalnej. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem uczynimy polskie siły zbrojne jeszcze nowocześniejsze, jeszcze lepiej dowodzone, jeszcze sprawniejsze i dające większe poczucie bezpieczeństwa narodowi. Serdecznie wszystkim dziękuję i gratuluję nowemu szefowi Sztabu Generalnego, licząc na to, że te zmiany połączone z doświadczeniem wyniesionym z poprzedniej struktury otwierają właśnie te nowe, dobre perspektywy dla całości Sił Zbrojnych. Panie generale, wszystkiego dobrego na niełatwej drodze generalskiego życia. Wszystkiego dobrego. Panie prezydencie, panie, panowie ministrowie, ekscelencje, szanowni państwo, koledzy. W dniu dzisiejszym dobiega końca mój 3-letni okres służby na stanowisku szefa Sztabu Generalnego. Przez okres tych 3 lat w Siłach Zbrojnych nastąpiły duże zmiany. Był to okres pozytywny dla rozwoju Sił Zbrojnych i również bardzo ciekawy, interesujący czas służby na stanowisku szefa Sztabu Generalnego. Jest to właściwe miejsce, aby serdecznie podziękować panu prezydentowi, zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, za ciągłe zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa, a szczególnie tą częścią, która dotyczy bezpieczeństwa militarnego. Dziękuję serdecznie ministrom, panom ministrom z kancelarii pana prezydenta za doskonałą współpracę wszędzie tam, gdzie uczestnictwo sił zbrojnych było niezbędne i konieczne. Jest to właściwy również czas, aby podziękować rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za to ciągłe wsparcie sił zbrojnych, szczególnie w obszarze finansowania, szczególnie w obszarze spraw organizacyjnych. Szanowni państwo, jest to właściwy również czas, aby podziękować moim podwładnym, którzy pod moim kierownictwem w sposób intensywny współpracowali, pracowali na zajmowanych stanowiskach. Nie miałem czasu im tego mówić na co dzień, ale oceniam, że byli bardzo dobrymi moimi podwładnymi. Czułem cały czas ich wsparcie i dużą akceptację dla mojej osoby. To powodowało, że ta samotność decyzji, która jest przypisana każdemu, który zajmuje kierownicze stanowisko, była dla mnie bardziej znośna. Serdecznie panom dziękuję.
panie generale Gocur, gratuluję objęcia stanowiska szefa sztabu generalnego. Myślę, że będzie to okres dobry dla Sił Zbrojnych. Sukcesy pana na tym stanowisku będą sukcesami Sił Zbrojnych i źródłem dużej satysfakcji dla mnie. Dziękuję bardzo wszystkim za współpracę. Dziękuję panu generałowi. Uprzejmie proszę o zabranie głosu obejmującego stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Mieczysławowi Gocłowi. Panie prezydencie, panie, panowie ministrowie, szanowni państwo. Chciałem po pierwsze podziękować panu prezydentowi oraz ministrowi obrony narodowej za ogromny kredyt zaufania, jakiego dzisiaj doświadczyłem. Nie ukrywam w związku z tym dumy i radości z objęcia obowiązku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jestem głęboko przekonany, że powinnością każdego żołnierza, bez względu na stopień wojskowy i stanowisko, jest permanentne doskonalenie swojego warsztatu służby, podnoszenie kwalifikacji do zajmowania najwyższych stanowisk służbowych. Wpisuje się to, panie prezydencie, w etos służby żołnierza zawodowego oraz stanowi inspirację w naszej codziennej działalności służbowej. Niemniej jednak przyjęcie dzisiejszych obowiązków traktuję również z wielką pokorą, mając pełną świadomość zakresu odpowiedzialności, jakie stoją, spoczywają na szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie funkcji i funkcjonowania Sił Zbrojnych, ich rozwoju oraz utrzymywania ciągłego dyżuru w gotowości do wykonywania swoich konstytucyjnych powinności. Niech mi będzie wolno w imieniu pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz w obecności wszystkich państwa zapewnić, iż dołożę wszelkich możliwych starań, aby sprostać stojącym przede mną wyzwaniom. Panie prezydencie, panie ministrze, szanowni państwo, w swoich działania będę się zawsze kierował kodeksem honorowym żołnierza zawodowego Wojska Polskiego ku chwale naszej ojczyzny. Dziękuję. Poczet sztandarowy do przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wystąp! Szanowni panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, pracownicy Sztabu Generalnego, szanowni goście. 6 maja 2013 roku to dzień szczególny dla Wojska Polskiego. Dzisiaj przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość
w czasie której prezydent Bronisław Komorowski, zwierzchnik Sił Zbrojnych, przekazał kierowanie sztabem generalnym generałowi Mieczysławowi Gocułowi, który od jutra zacznie swoją kadencję w tej roli. Chciałbym bardzo podziękować kończącemu kadencję generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi za 3 lata bardzo ciężkiej służby. Służby, która przypadła na bardzo trudny czas dla Wojska Polskiego. Służby na stanowisku szefa sztabu, który podjął w bardzo szczególnym momencie po katastrofie smoleńskiej. Chciałbym za to podziękować, że od pierwszego do ostatniego dnia znakomicie wywiązywał się ze swoich obowiązków, dowodząc tym, że cała jego kariera, te 43 lata w Wojsku Polskim, przygotowały go bardzo dobrze do roli pierwszego żołnierza. Gratuluję nowemu szefowi sztabu generalnego. Generał Mieczysław Gocuł pełnił do dzisiaj funkcję pierwszego zastępcy szefa sztabu generalnego i jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do podjęcia nowych zadań. W tej nominacji prezydenta widać pragnienie kontynuacji i pragnienie tego, aby najwyższe stanowiska w Wojsku Polskim obejmowali ludzie bardzo dobrze do tych zadań przygotowani. Chciałem powiedzieć, że generał Gocuł jest osobą, która ma pełne, bardzo duże wsparcie i prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana premiera Donalda Tuska, ale także moje jako ministra obrony narodowej. Wszyscy z jego kadencją wiążemy ogromne nadzieje.